Hej! Przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmikiem. Tym razem jest to Big Lossy, jest to edycja Birthday Edition, czy jakoś tak się nazywa, czyli edycja z marca. Przyszło do mnie dzisiaj, więc jest tak na świeżo nagrywane. Więc od razu może otworzymy i Wam pokażę. Mamy pudełeczko i mamy Big Lossy magazyn, który wychodzi tam raz na kwartał chyba, czy jakoś tak. W tym roku jest to pierwszy. Zdejmujemy tasiemkę i ogólnie będę Wam czytać właśnie z tego magazynu, ponieważ tutaj mamy rozpiskę wszystkich produktów, które się znalazły. Spróbuję Wam pokazać, może lampa nie będzie tak odbijać. O, widzicie? No to jak otworzymy, to mamy jakąś tam ulotkę, to jest próbka, przepraszam, Auriga International. Redukcja śniaków. Mamy taką próbeczkę. Mamy prezent, próbeczkę Orpika, chyba tak się to czyta. Pure Advanced Eye Renewal Serum. Jest taka próbeczka też malutka, jak widzicie. Serum pod oczy. Ogólna cena tego produktu to jest 190 zł za 15 ml, więc generalnie sporo. Przetestuj Pure Serum pod oczy, które intensywnie ujędrnia i regeneruje. Dzięki niemu zapomnisz o cieniach i obrzękach pod oczami. Serum poprawia także kolory skóry i delikatnie ją rozświetla. Wystarczy kilka kropel, aby Twoje spojrzenie nabrało blasku i świeżości. Więc z pewnością sprawdzimy. Wypróbujemy. Kolejna próbka to jest zapach Eternity Intense z Calvina Kleina. 179 za 30 ml. I jest tu napisane, że poznaj nową odsłonę zapachu Eternity, która opiera się na porywających emocjach kultowego oryginału połączonych z energetycznymi nutami wodnych kwiatów i wanilii. Jej intensywność podkreśla głęboko kobiecy irys. Zaraz zobaczymy, jak z wanilią to już będę to lubić. O, ładne. Ładne perfumki, powiem Wam. Lubię właśnie, jak są z tym normalnym atomizerem, a nie takie do pocierania skóry. No naprawdę fajna próbeczka. I tu mamy ile? 1,2 ml. Kolejna próbka to odbudowujący krem z witaminą C, z farmony, odmładza wygląd skóry itd., itd. To tej próbki akurat nie ma tu w rozpisce. No i pierwszy z pełnych produktów jest to Cosmepic Lip Gloss lub Eyeliner. Ja mam akurat Lip Gloss. Zaraz zobaczymy. Cena to 9,90. Ło, jaki różowy, taki żarówiasty. Na zdjęciu wygląda taki delikatny. Jakiś numer, numer 1, 2, 2, 114, numer 1. Nie wiem, czy to jest jakiś numer tych błyszczyków, czy... Powiem Wam szczerze, że ja ogólnie wolę pomadki i najlepiej matowe, ewentualnie kremowe, ale pomadki. Ale no, na konturówkę jakąś taką. Od czasu do czasu używam błyszczyków. Aplikator mają fajny, mają taki lekko ścięty w górę. I tu jest napisane, wypróbuj błyszczyk o innowacyjnej formule, które występują w bogatej gamie kolorów. Zobaczymy. Także mamy ten lip gloss. Wolałabym chyba ten eyeliner, ale no dobra. Kolejna rzecz to jest Beaver. Jeśli to się tak czyta, mgiełka odżywcza nawilżająca. I tutaj mamy 50 ml. Standardowa pojemność oryginalna tych produktów to 150 ml. 69,90. No jest napisane, zastosuj mgiełkę na Twoich włosach, a będą miękkie i błyszczące przez cały dzień. Mgiełka zamyka wilgoć wewnątrz włosów, izoluje je od słońca i zanieczyszczonego powietrza. Dzięki niej zmniejszysz skalę zniszczenia włosów, odżywisz je, a także z łatwością wystylizujesz fryzurę. Pierwszy raz spotykam się z tym produktem, także nie wiem, będę testować. Ja do włosów lubię testować różne rzeczy. Jak wiecie, teraz są w bardzo fajnej kondycji po Omnipleksie. Ale dzisiaj sobie właśnie robiłam trójeczkę w domu. Także tego, to wypróbujemy na pewno, z chęcią przetestuję. Nigdy nie miałam nic z tej firmy. Następną rzeczą to jest jedna z dwóch i u mnie się trafi akurat Bandy Professional Sea White maska ryżowa przed wielkim wyjściem Limited Edition. 6,90 kosztuje taka maseczka. Wybaczcie, jeśli gdzieś mam jakieś cienie, ale dzisiaj pierwszy raz w życiu robiłam sobie sama henne tą reflektację i sobie trochę pofarbowałam niektóre palce. Niestety. Co piszę o tej maseczce? Maska ryżowa o działaniu wygładzającym, rozjaśniającym, która dzięki bogatej zawartości witamin i minerałów błyskawicznie wygładzi Twoją skórę.
intensywnie ją nawilży i rozjaśni przebarwieniem. Idealnie sprawdzi się przed wielkim wyjściem. Usuwa objawy zmęczenia, napina skórę, odświeża, rozświetla cerę, nadając jej promienny wygląd. Tu jest napisane, że tą maseczkę trzeba w jakimś naczyniu wymieszać z 45 ml wody, żeby była gęsta papka, czyli to jest chyba jakiś proszek. Na pewno wykorzystam przed wielkim wyjściem może, bo tu wystarczy ją potrzymać 10 minut, więc zobaczymy, jak się trafi jakieś wielkie wyjście, wesele czy coś, to może spróbuję. Zobaczcie, światło się trochę odbija, ale ciekawa jestem tej maseczki. Na pewno wypróbuję, zużyję. Jeden z trzech ostatnich produktów to jest Himalaya Herbals i miałam styczność z tą firmą, miałam kiedyś maść łagodzącą podrażnienia i coś tam, ja też to na pryszcze używałam. Jak dobrze pamiętam, mam ją chyba nawet jeszcze gdzieś. To jest Nourishing Skin Cream, odżywczy krem do twarzy, ciała i rąk, 5,99 za 50 ml. I to jest pełny produkt. I tu jest napisane 3-stopniowa pielęgnacja z odżywczym kremem do twarzy, ciała i rąk. Nawilży, odżywi i ochroni twoją skórę, nie pozostawi na niej tłustej warstwy, regularnie stosowane, ujędrnia i wygładza skórę oraz chroni ją przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i przesuszeniem. Więc jest na razie zaplombowany, nie będę go na razie chyba otwierać, bo mam dwa kremy w tej chwili, których używam na raz, więc a czasami nawet 3 i 4, więc nie będę otwierać kolejnego, ale z pewnością go za jakiś czas przetestuję, tym bardziej, że 5 coś kosztuje, zobaczymy jak będzie wyglądał pod makijaż. Zerkam w pomiar, ponieważ mam do was 1,5 metra do kamery, tak patrzę, czy wszystko dobrze widać, także tak się prezentuje ten krem. Kolejna rzecz to jest Vichy Idealia. Jest to pojemność 15 ml, więc spora. Jest to energetyzujący krem wygładzający. 99 zł za 50 ml. W takim ładnym słoiczku mamy o szklanym, zaplombowanym. Mam nadzieję, że jest. O nie, nie jest zaplombowany. Ładnie pachnie. Co tu mamy napisane? Laboratoria w Vichy zbadały wpływ intensywnego trybu życia na jakość skóry i opracowały linię pielęgnacyjną z aktywnymi ekstraktami o działaniu energetyzującym. Przetestuj nowość od Vichy krem, który długotrwale nawilży i rozświetli twoją skórę, wyrówna jej kolory, wygładzi pierwsze zmarszczki i zmniejszy widoczne pory. Będziemy używać. Fajnie. Coś nowego do przetestowania. I mam tutaj jeszcze jedną rzecz. Jest to jako prezent Auriga Serum Flavosi, chyba tak się to czyta, Anti-Aging Radiance Serum. Wspominała o tym na Make-up Bella, już oglądałam jej filmik nawet, czy na Insta Story chyba pokazywała zawartość tego pudełka i mówiła, że miała to serum. I tak mi się właśnie kojarzyło, że kiedyś o nim mówiła i bardzo pozytywnie się wyrażała. Myślę, że na teraz jest takie na styk, ale trzeba będzie już zacząć używać kremu z filtrem na to. Unikalna formuła serum łączy siłę 8% witaminy C i 30% wyciągu z ginkgo biloba. Po jego zastosowaniu twoja skóra będzie wyraźnie rozjaśniona, pozbawiona przebarwień oraz ujędrniona. I tu mamy 3 ml. Na pewno przetestuję, chętnie zobaczę, tym bardziej, że za 15 ml pojemności płacimy 99 zł. Jeśli będzie fajny, to z pewnością się w przyszłości na nie skuszę, więc na pewno przetestuję. No i to było na tyle. To jest całe pudełeczko Big Glossy. Powiem wam szczerze mówiąc, że całkiem udane. Ostatnio są te pudełka w ogóle całkiem udane, bo był moment, że przychodziły takie bardzo kiepskie, a w tej chwili przysyłają takie fajne produkty, całkiem przyjemne do testowania. Dużo też fajnych miniaturek, które można zabrać później ze sobą w jakąś podróż i tak dalej. Więc ja jestem z tego pudełeczka bardzo zadowolona. Będę testować, dam wam znać. Na pewno w jakimś demku, chyba że coś będzie kiepskiego, to w bublach. No. Także ja uciekam nagrać dla was jeszcze jeden filmik. Ten film zobaczycie z lekkim opóźnieniem, ponieważ jeszcze nie mam komputera. Pisałam wam na Instagramie ostatnio. Był zrobiony od dawna informatyków. Zależało mi, żeby był na środę, bo miałam w poniedziałek i na środę wgrane filmy na kanał tylko do opublikowania, więc chciałam, żeby do środy był zrobiony. W środę poszłam odebrać, po czym się okazało, że panowie przy składaniu uszkodzili przycisk włącznika, nie mogłam włączyć komputera i na swój koszt będą teraz to naprawiać, a już raz sama wymieniałam w nim przycisk i wiem, że ciężko jest go znaleźć, więc podejrzewam, że do poniedziałku jeszcze komputera mieć nie będę. Dzisiaj mamy czwartek. Więc film niestety się nie pojawił ani, jak widzicie już ten film, no to nie pojawił się ani w piątek,
ani prawdopodobnie w poniedziałek, więc no zobaczycie go niestety z dużym opóźnieniem, ale nie mam dostępu do innego komputera, żeby obrobić film i złożyć i wrzucić, bo nigdzie nie mam programu po prostu, więc będziecie musiał poczekać. Także zmykam, potem sobie poczytam magazyn. Dawajcie kciuki do góry, jeśli wam się podobało. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. No i na mojego Instagrama i na Facebooka. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!